Dzień dobry, witamy wszystkich kolegów hodowców oraz wszystkie koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym właśnie dotarł tutaj do nas kolega Dariusz Zając, który miał drugiego gołąbka z lotu finałowego na wspólnym gołębniku Giewont. Ja tu właśnie chcę wręczyć pucharek Darkowi, gratuluję serdecznie. Serdecznie dziękuję. I tutaj chciałem powiedzieć, że była to spółka, nie? Z kolegą Werbrowem. Z tego tytułu też właśnie mamy dwa puchary. Serdecznie dziękujemy. Tego, to może pucharki tu odstawmy, żeby nam... Może byś Darek tam tu troszkę opowiedział o tym gołąbku, bo podejrzewam, że hodowcy pewnie chcieliby wiedzieć, co to za gołąb. Więc gołąbek jest oryginalny z hodowli od kolegów Werbrowedów, którzy od 25 lat mają gołębie starej rasy Stogroben. Z tych gołębi wywodzą się olimpijczyki takie jak Asterix, Obelix i Defix. Te gołębie już pokazały nieraz swoją wartość, bo muszę powiedzieć, że koledzy Werbroweni wygrali w Chorwacji w 2010 roku. W Chinach powygrywali wspólne gołębniki. Oryginalny ich gołąb 2 lata temu to było na Słowacji. 25 siat z takiego tragicznego lotu. To zresztą no, kolegi, ja akurat kolegi drugi. Drugi. Ale w pierwszy dzień przyleciało ich chyba 12. Na drugi albo 13 tygodni. Doszło chyba do tam 27 i ucięło, nie było już więcej. No tak jak widać, no ten gołąbek w ręku. No ja go trzymałem przepiękny, bardzo złożony gołąbek. Piękny uskok. Pochodzi, mówię, tak jak w rodowodzie jest z tej starej rasy Stokroben. Kapitalnie złożony gołąbek, no to ma wszystkie cechy. Dobrze my go wychowali? Tak, tak, trzymany fajnie. Wszystkie cechy ma, wydaje się, gołębia pocztowego. A no przepięknie. Także robotę zrobił taką, jak powinien. Oczywiście. Nie, gołąbek jest naprawdę fajny, spokojny, proszę tak, zobaczymy jak to później na tych licytacjach tam będzie, ale myślę, że ktoś, kto kupi gołąbka, będzie zadowolony. No, ja osobiście polecam, jakby ktoś, komuś podoba się taki gołąb, to naprawdę warto. No ale ty Darek powiedz, bo z tego co ja tam przeglądam te wspólne gołębniki, to widzę, że ty też odnosisz tam sukcesy. Może powiedz, bo ja to tak nie pamiętam dokładnie, ale jak tam... No chcę powiedzieć, że kiedy na tą chwilę, w Polsce raz wygrałem, dwa razy miałem drugiego gołąbka. W finałach, mówię w finałach, także trzy razy na pudle byłem. No to także nie jest to kwestia przypadku. Nie, nie. No. Teraz nawet siódmy, w sobotę, dzień przed twoim finałem w Pabienicach siadł siódmy gołąbek. No takich jakieś tam ósme, dwunaste, któreś miejsce w finałach, to było to tego też dużo. Dobre, 8, no ale najważniejsze, co mnie cieszy, że dużo tych gołębi po prostu zostaje do finału. No, nieraz te finały się tak układają, że te szybkie gołębie niestety gdzieś się tam tracą czy przelatują. No bo właśnie ten gołąb na początku to on sobie tak latał przeciętnie. Tak, tak zwyczajnych wyników. A na finale dopiero pokazał. No, chcę powiedzieć, że tu jeszcze jest jeden, który poszedł na finał, to jest z gniazda brat tego gołębia. No, do tej pory go na razie nie ma, ale myślę, że jak dojdzie, no to będzie ktoś też zadowolony z tego gołąbka. Nie? Tak jak mówię, budowa perfekcyjna, złożony pięknie, utrzymany też ładnie, co świadczy tu o kolegach z Giewontu dobrze. Cóż więcej można powiedzieć, no ja jestem bardzo zadowolony z wyniku, wydaje się, że ten lot był dość taki sprawiedliwy, bo te gołębie nie siadły grupą, tylko przychodziły pojedynczo i cały czas te gołębie dochodziły. Także obserwując ten finał, no muszę powiedzieć, że to był taki dosyć też wymagający lot, ale był fajny, bo gołębi dość się naschodziło, wszystko tak jak powinno być. No to ja też się cieszę, że Ci się podobałeś. Jeszcze raz gratuluję, żegnamy się z kolegami i zapraszamy. Kto chce złoić dupę, to tutaj Darkowi za rok niech próbuje. Niech próbuje. Pozdrawiamy wszystkich, dobry lot. Dziękuję.